Witam Was tutaj, cześć, witam wzdłuż. Zapraszam Was na 77 odcinek z Skills Canine z PlayStation 4 Snowfall. I dziś będziemy też dosyć dużo używać Padlife'u. Więc co tu dużo mówić? Zaczynamy! I'm Panem Askelin of Mars Official Radio. Lean back, relax and let us do the rest. Our songs are simply the best. And my hosting is too. Daniel has sent us a letter. I'll read it to you. Hello, Panem, and thank you so much for your show. Take care, my friend. Love always. Dear Professor Lincoln, I don't know what to say. Please roll the next song. Zaczynamy, a ja tutaj widzę już jakieś kotkociągi, bym powiedział wręcz. No, bo tym się za chwilę zamienimy. Poczekajcie. Ten kotkociąg jest tutaj, tak? Czy my możemy cokolwiek z tym zrobić? Nie do końca. Tak nie do końca niestety. Moglibyśmy to zrobić, teoretycznie puścić jakąś inteligentną autostradę. W sumie to nie byłby aż taki zły pomysł, poczekaj. Żeby tak, pierwsze wyburzyć tą część. Dobra. Później stąd, puścić wam tutaj. Czekaj. Stąd, nie, no, tu już zróbmy z ładnym zakrętem, o dokładnie. Autostrada, która będzie wjeżdżać, o tak tu powiedzmy mniej więcej. I stąd to wywalając, by zrobić zjazd tutaj, z czego jeszcze ta ulica by tu wjeżdżała. Nie wiem, na ile to jest realne i co ja właściwie teraz wymyśliłem, ale sądzę, że takie coś byłoby o wiele lepszym rozwiązaniem niż to, co mamy teraz. Oczywiście jest tutaj ten autobusik, który zaraz naprawimy sobie, bo widziałem, że tutaj właśnie przed chwilą rozwalimy jakąś tą nitkę autobusową. No dokładnie. Na autobusie teraz będzie jechać trochę inaczej. Z przystankiem tutaj sądzę, że to nie powinno mu jakoś tutaj też strasznie go zirytować. Ewentualnie przystanek możemy postawić ci tutaj. Ale powinno to lepiej zadziałać dla tych korków, które tutaj się dosyć duże tworzyły. Dobrze, ale tak czy siak. Dziś nie będziemy się zajmować zbyt dużo tą dzielnicą okrągłą. No chyba, że się pojawi większy jakiś popyt na ludzi. Ponieważ dziś się zajmujemy czymś... No właśnie, czymś ważnym. A mianowicie tworzymy nowy park, więc zapraszam Was do sekcji komentarzy. Jak ma się nazywać ten park? Z tego co widzę, w Snowfallu prawie wszystkie mapki są już odblokowane. I tak, nie jest to zoo, jest to park rozrywki. Tak, dokładnie, panie i panowie. Dziś tworzymy sobie park rozrywki. I w kolejnym odcinku, ponieważ to jest 77, 78 odcinku zajmiemy się zoo, tym tutaj co mówiłem. I w 79 odcinku pozamykamy sobie wszystkie dzielnice i przygotujemy, bo w 80 odcinku będzie zakończenie tego sezonu w 2018-19 i Snowfall powróci w 2019-2020 z tym miastem, z Industries już. Ale dobra, mniejsza z gadaniem tutaj o tym, co będzie wkrótce i w przyszłości i tak dalej, bo to będzie wkrótce i w przyszłości, jak przed chwilą powiedziałem. Więcej bym się teraz zajął tym tutaj. Tak, po pierwsze druta, stąd trzeba koniecznie wyrzucić. Po drugie, teraz drzewka też wyrzucimy, bo drzewka będziemy tutaj trochę rozpraszać. Tak, ten park będzie mniej więcej dosyć... On tutaj nie będzie jakoś też jakoś strasznie wychodzić, żeby nie było. O, tutaj, gdzie widzicie mniej więcej teraz te drzewka, pousuwam wszystkie. Tutaj też będzie. Tutaj był tunel przed chwilą. Ja go przed chwilą wyburzyłem, więc on tutaj jeszcze aż tak dobrze nie działa. Tak, na przykład tutaj trzeba to jeszcze odbudować, trochę przebudować. I tak, pierwsze co najważniejsze i w ogóle chwała mi, to tak, ponieważ park będzie się gdzieś miał tutaj wejście, tutaj też. I biopokopuła też niestety prawdopodobnie stąd sobie będzie musiała pójść. No cóż, to tak, te tory kolejowe mnie tutaj kompletnie nie interesują. Będzie trzeba stąd je jakoś wyrzucić i to jeszcze w jakiś miły sposób. Prawdopodobnie gdzieś tutaj to wiedzie. I ponieważ tu jest ta autostrada na środku, autostradę sobie wrzucimy, mamy dwie opcje do wyboru, albo wrzucić ją pod ziemię i będzie git i nie będzie w ogóle jej widać, albo wrzucić ją na górę i będzie widać i będzie, ale będą ścieżki pod spodem, nie, chyba lepiej wrzucić pod ziemię, wrzućmy pod ziemię, no tak, to będzie pod ziemią, tu wywal, no i tak, ponieważ będziemy wrzucać pod ziemię, to sobie wyrzucimy już. To też. Przy okazji sobie tutaj puścimy tam te pociągi. Nie wiem jeszcze w jaki dokładnie sposób, ale będą tutaj te pociągi. I tak, aby te pociągi tutaj dobrze wjeżdżały,
No tak, po pierwsze musimy trochę tutaj pokręcić, ponieważ tutaj się dosyć dużo było pokręcone z tymi pociągami, jak one tutaj teraz wyglądają. Po pierwsze, tutaj jest ten zjazd w dół. Ten zjazd będzie tutaj po prostu wyjeżdżać. Jak widzicie tutaj, to nie jest tak, że o, budujemy sobie dzisiaj pociągi. No to niestety, to nie w tym mieście. W tym mieście tyle rzeczy się już dzieje, że to tak nie jest. Tak nie jest, hopsiu. No ale czekaj, to jeszcze wywal. I stąd, poczekaj. Stąd tu będziesz sobie skromnie skręcać i stąd dojdziesz dotąd, dobra. Przecież czekaj, w sumie to tak, zróbmy to na starego dobrego wiznosza. Ładnie wchodziło. Czyli jak najdłuższy możliwy zjazd. O, dokładnie. Bo ja lubię te długie zjazdy, jakoś taki mam na nich sentyment. I wtedy o wiele też ładniej wyglądają pociągi. Dobra, tak, po drugie ten tutaj, to też mnie nie interesuje. I tutaj będziesz inaczej zakręcać, będziesz jechać dalej prosto. Tak, ten pociąg tutaj póki co od bardzo dawna, właściwie to już od ponad prawie roku, jedzie sobie gdzieś hen daleko, nie wiadomo właściwie gdzie. No i tak jeszcze będzie przez jakiś czas. Aby mu trochę ułatwić tutaj sytuację, ponieważ oczywiście ja tutaj jestem przygotowany na wszystko. To tak, jeszcze to wyrzućmy. Stąd będzie sobie na razie jeszcze dwał. I tutaj on sobie będzie póki co skręcać. Tu będzie takie zakończenie miasta, co nie? No bo tutaj wiadomo, będzie się jeszcze ciągnąć nasze miasto. A, i tylko jeszcze powiem tak jeszcze odnosząc się. Tu ta część, czemu ja tu nic nie buduję i czemu, tego wy nie widzieliście oczywiście, tu jest taki roller coaster dla samochodzików, jak się nim jeździ, to was kiedyś może wam pokażę. To tutaj, żeby nie było, tu ta cała sekcja jest przygotowana na City Skylines Industries i jeszcze parę różnych miejsc. Dlaczego? No bo ponieważ Industries potrzebuje lotniska towarowego, a tu jest idealny spocik na lotnisko towarowe, to prawdopodobnie stąd się wyniesie, albo będą dwa. No ale to jest oczywiście przyszłość i to będzie jakoś coś koło grudnia wróci dopiero ta seria, więc no właśnie. Dobra, drugą rzeczą, która jest ważna, to jest oczywiście takie trochę wyrównanie tego terenu, no bo jak on jest taki, no jest dosyć bardzo fałdowany, to byłoby oczywiście o wiele bardziej miło, gdyby on był jakiś taki trochę bardziej chociaż jednolity niż taki, jaki jest teraz. Więc tu sobie trochę go wyrównamy. Oczywiście mamy za dużo ziemi, tak? Tym się za chwilę zajmiemy. Musimy teraz wymyślić, gdzie tą ziemię zrzucić. Tak, tu ten drut możemy jeszcze usunąć. Te budynki też możemy usunąć. I tą straż pożarną też na pewno trzeba stąd wyrzucić. Ona będzie po prostu gdzieś trochę dalej, dobra? Żeby nie było. No, widzicie, zobaczcie, jak tutaj nagle dużo miejsca zrobiło. Co ja tu przed chwilą kręciłem? Coś ja tu kręciłem? Kurczę, ja mam już zapominam, co przed chwilą robiłem. O Boże. Dobra, powiedzmy, że pójdziemy dalej. Wyburzyłem tory, to wiem, ale przed chwilą coś jeszcze... Grunt. Zobaczcie, jak ja szybko zapomniałem, o Boże. Nie, ja się robię już stary. Dobra, tu sobie należy zrobić jakąś tam górkę, bo gdzieś musimy wyrzucić ziemię, rzecz jasna. Oczywiście i tam później kiedyś prawdopodobnie nie będzie, ale póki co musi coś być. Musimy gdzieś składować sobie nasze to wszystko, co jest nam na razie zbędne, póki co. Dobra, no i tak, tu sobie na razie, tak jak widzicie, bardzo pięknie, skromnie, no, dokładnie. O, my to tak wyrównujemy tutaj do tego pobocza, w sensie do tego wału, bo jak jest z wałem wyrównane wszystko, to wiecie, to jest o wiele później od razu prościej, co do rozgrywki. Tak, tu jest metro przy okazji już podciągnięte, więc będzie od razu cyki pyk. Dobra, dalej, tak, tutaj jest ta nasza droga. O, mówię oczywiście o tej drodze. Ta droga nasza bambajowa będzie jechać sobie dalej, poczekaj, włącz to. Ona sobie tu będzie jechać dalej. Ona tutaj ma swoje przedłużenie, żeby nie było. O, dokładnie. I póki co, tutaj prosto, z drugiej strony naprzeciwko będzie wyjeżdżać ta droga. I tutaj, jakby się udało, bym zrobił piękny zakręcik. Chociaż w to wątpię, żeby się tutaj to tak nie udało. Udało się, o, jakie miłe zaskoczonko. I póki co tu jest taki zakręt, żeby nie było, to jest póki co, to tak później się zmieni. Od razu mówię, żeby nie było. Dobra, no i tak, tutaj oczywiście widzimy wszyscy, że jest taki trochę lekki zjaździk w dół. To jest oczywiście tylko chwilowe, ponieważ to się jeszcze zmieni. Tak, póki co te budynki też stąd wyrzucimy. One tutaj pewnie wrócą dosyć szybko, ale to na razie takie chwilowe też. Swoją nogą gdzieś platformę startową trzeba byłoby montować w tym mieście, ale tego na razie
w sensie do lotów w kosmos, ale póki co tego nie ma i na razie się to nie pojawi. Dobra, tak, tutaj będzie jedno miejsce, gdzie jest ta druga droga, o, tu jest ta druga droga, dobra. I tutaj dalej będzie właśnie już nasz zjazd w dół. Chociaż w sumie jakbyśmy zaczęli trochę wcześniej, to by nie było źle. Tak, bo tutaj prawdopodobnie to wyrzucimy. To jest chyba pierwszy raz, kiedy wyburzam na odcinku biokopułę. Serio. To jest święty budynek, jak go wyburzyłem. No dobra, no, jak to się mówi, no niestety czasami ja widzę, no trzeba. Trzeba, czasami nawet święte rzeczy się czasami wyburza. No i oczywiście ta droga tutaj o ta. Czekaj. Będziesz tutaj zjeżdżać. Ja mówię, że będziesz zjeżdżać, to ty będziesz zjeżdżać, tak? I ty nie masz nawet prawa głosu, że nie. Będziesz to... Mówię, że będzie tak, to będzie tak. No, widzisz, dokładnie, ze mną się nie dyskutuję. I z tego co pamiętam, tutaj był jeszcze gdzieś wjazd, tylko teraz jak tutaj to podniosłem trochę i pokręciłem tutaj gruntami, to nie wiem, czy tutaj to wejdzie teraz tak pięknie. Chyba, że tu byśmy to zupgrade'owali. Chyba, że nie wejdzie. Poczekaj, let's try. Poczekaj. Dobra, tutaj nie wejdzie, okej, świetnie. Okej, świetnie. Nie, naprawdę, bo chcę się zająć parkiem. No wiesz, że to jest zbyt jakiegoś timelapsa. Chociaż wolałbym nie robić tych timelapsów, bo jak ja robię timelapsy, to ja odpływam, a później odcinek się x godzin robi, a ja go muszę jeszcze dzisiaj wam go wrzucić. Tak, ja go dzisiaj jeszcze muszę wam wrzucić. Kiedy wy to oglądacie, to wy to oglądacie chwilę po tym, jak go nagrywałem. No da, może trochę dłuższą chwilę niż chwileczkę, ale tak czy siak wiecie mniej więcej, o co chodzi. Świeży odcinek. Nówka sztuka. Jeszcze ciepła. Jeszcze ciepła, jakby to oglądać. No chyba, że się nie pojawi w poniedziałek, to wtedy to co innego, ale w to wątpię. Żeby nie było. W to wątpię, żeby się nie pojawił w poniedziałek, bo jak ja już zapowiadam, że będzie coś, to to będzie, tak? I to nie, i nie ma bata. Tak, tutaj to i tutaj bym zmienił kierunek. Dobra, git. I stąd byśmy dali drogę w górę. Raz, dwa, trzy. Albo raz, dwa. No bo nie raz, dwa, trzy, ja chcę. I jeszcze, o świetnie. I tutaj zakręcik, dobra, i tutaj włazi i jest git. Dobra, no i teraz tak, mamy zjazd z jednej strony, teraz trzeba go zrobić jeszcze z drugiej strony. To jest mniej fajne, ponieważ po pierwsze, najlepiej byłoby, gdyby ty tutaj już wylądował, w sensie orzeł wylądował. Nie chciałbym czegoś takiego tutaj robić, oj nie chciałbym. I żeby tutaj to zjechało już tutaj tak w dół, ale teraz sobie pomyślałem, nie no kurczę, to jest trochę arealne, więc no niestety to się nie uda, ale możemy zrobić coś innego, równie fajnego. Nasza autostrada, tu sobie poczekaj, skromnie powiedziawszy, trochę zakręci, nawet nie tak trochę, ale skręci. No a poczekaj, musisz bardziej skręcić. Dobra, aha. Poczekaj. Stąd i tu. Poczekajcie, ja zaraz wam tutaj włączę time lapse, tylko wam powiem mniej więcej o co chodzi. A żeby wam powiedzieć, muszę coś już zacząć robić. I stąd. Poczekaj. Dobra. Dobra, widzę, że się zbytnio nie chcesz dogadać. To inaczej. Daj tutaj. Stąd. I stąd tutaj, i stąd daj tutaj kręta, 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 kręta i kręta weszła. Dobra. Poczekajcie, zapiszę się i idziemy. I wam daję timelapse, tak? Ja nie często robię timelapse w Snowfallu. Poza tymi końcowymi, ale tutaj niestety zasługujecie na niego dosyć bardzo. Autostrada będzie tutaj jechać. Tu przed tą drogą, tutaj jeszcze wykręci, tu zjedzie w tunel. Albo nawet... Tutaj zjedzie i tu później może wykręcić tunel i tu dojedzie do tego. Bo początkowy plan był taki, żeby tutaj to skręciło i tu zrobiło pętelkę, ale jak się tak zastanawiam, to... A po co oni mają tak zakręcać, jak mogą po prostu tutaj na prosto może zjedną po prostu i tu wykręcą sobie. Ta, nikt się nie skapnie. Co nie? No dokładnie. No ma. Czas na super szybki timelapse, jak zawsze. Thank you.
tutaj się zmieniło? Po pierwsze, nasza autostrada, tak jak mówiłem, trochę ją przebudujemy. Według mnie to jest dobra zmiana. Zobaczymy jak będą z niej korzystać, tak? Samochody oczywiście, to jest najważniejsze. I dopiero wtedy będziemy wiedzieli, czy to była dobra zmiana. Czy może trochę mniej dobra, ale tak czy siak na pewno według mnie to była dobra zmiana. Z tego, co teraz zauważyłem, to mogę tutaj to jeszcze ulepszyć do 4 pasów. To nie tutaj będą z tego jeszcze lepiej, może w większych ruchach korzystali. I tutaj jest właśnie jeszcze, tak jak możecie zauważyć, skrzyżowanie przed, aby mogli jakby coś tutaj poprzechodzić. Drut poprowadzony jest z jednej strony tutaj i drugiej strony dotąd. Bambaj póki co tu zawraca, pociągi jeżdżą tu do góry, tędy póki co. I drugi pociąg jedzie tutaj. Tutaj obydwa jadą tunelem i tu już normalnie jeżdżą dalej. Tu będzie jakaś dzielnica jeszcze i tu będziemy zaczynać od tego dzisiaj. W końcu zaczynamy odcinek, tak właściwie można powiedzieć, bo no wiemy oczywiście, o co mi chodzi. No i tak, jak to można byłoby się spodziewać? Ponieważ to będzie trochę większy park, no tak można byłoby się tego spodziewać nawet, a widzonosz, to damy tu sobie jeden budynek jeszcze przed. I ten budynek, to może ktoś się domyślać, to będzie właśnie loty balonami. Ponieważ mi się to... I znowu mi się... Bardzo mi się podoba. Znowu mi jest mi się. Ten budynek, żeby w sensie, żeby latały jakieś sobie psi i tak dalej. I to jest według mnie bardzo fajne. Ale one tak nie działają do końca tak, jak powinny oczywiście. Bo jak to jest wciskane, jest wszystko. Ale miejmy nadzieję, że chociaż trochę będzie dobrze. To tak. Po pierwsze się nam trochę zepsuła tutaj gra, o dokładnie. Teraz powiedzmy, że jeżeli teraz byśmy tutaj chcieli... Olegaj, jeżeli teraz zrobimy tutaj sobie drogę, bo chciałbym, żeby to było proste. No to będzie proste, okej. Okay. Jeżeli tak, to tak. No i tutaj dajemy sobie miejsce do startu naszych balonów. To fly. Może jakieś messengery. Akurat teraz, przed chwilą tyle minut było, teraz to ja nie mam czasu. Nie mam, nie. Teraz to mnie nie ma. Dobra, i stąd tutaj będzie sobie już zakręcać do naszej głównej, o tej drogi, to nie? Zakręcać mówię, no bo tak tu idealnie tego nie połączymy, jak to było przed chwilą, no. Ale możemy chociaż spróbować. Tak, i tutaj oczywiście tam usunęliśmy to wszystko, ale tutaj będzie handel, tak jak się był, tak będzie. No bo teraz tu będzie dużo ludzi przychodzić. Dobra, to jest dobrze. To jest dobrze, w ogóle jestem zadowolony tutaj z tego skrzyżowania. Bo oni tutaj, jestem w święcie przekonany, oni tu będą z tego korzystać dosyć dużo, bo to trochę im pomaga tutaj rozlokować się tutaj, no i oczywiście tutaj to jest. Tu jest, jak możemy się domyślać, dosyć duży rozjazd. No wiemy wszyscy czego. Tak, dobra, ale mniejsza z tym, nie będę tutaj się teraz zachwycać. Poleciał pierwszy balon, bardzo fajnie. Jakiś ten balon mało zaśnieżony. Dobra, tak czy siak, mamy pierwszy balon, ale to oczywiście na mnie nie o to chodzi. I teraz zaczynam kolejny super szybki timelapse. A mianowicie pyk. Mamy, dostaliśmy, wow, dosyć dużo tych budynków jak na początek. Brama boczna parku rozrywki, jej, sklep z pamiątkami z parku rozrywki. Toaleta parku rozrywki, stoisko z grami 2, karuzela, kawiarnia parku 1. W ogóle kawiarnia parku i tego typu toaleta. Wszędzie są napisane 1, a tak naprawdę nigdzie nie ma żadnej dwójki. Szkoda, mogły się pojawić. No i plac parku do rozrywki. Jeszcze jeden. Dobra, tutaj mam nasz park. I tak, oczywiście to trzeba byłoby zacząć, pomijając to, że jesteśmy chwilowo na minusie. Co jest dużym minusem. To okej. Wiesz, trzeba jakoś tak to powiększyć, żeby tutaj się to wybudowało sensownie i dało się tutaj cokolwiek z tym zrobić. Tak, nasz park, jak możecie zauważyć, już trochę pojechałem na maksa. Nie będzie aż tutaj tak wchodzić. Mój pomysł był dosyć inny. Ciupkę. Tu będą bardziej techniczne jakieś sprawy takie, tego typu. Co do parków, to jeszcze dzisiaj bym jedną rzecz zrobił. Ale dobra, zobaczymy. Tak, zobaczymy jak z czasem wyjdzie, bo póki co do czasu nie jest najlepiej w dzisiejszym odcinku. Tutaj się to pociągnie dalej. Teraz dalej, stąd od tej strony. Ja zaraz sobie płot i różne wejścia boczne, jeszcze na jakimś tym jednym z timelapsów. Tutaj będzie to sobie zakręcać i tutaj wzdłuż tej drogi będzie dalej ciągnąć się nasz park. Okej? Okay? No powiedzmy. I tak, to byłby taki zwykły park, można byłoby sobie wrzucić, co nie? I tam jakieś tam te zmiany nawet są całkiem zacne, ale oczywiście mi jest mało, więc sobie przeciągniemy go tutaj dotąd aż i zobaczymy, czy tutaj coś montujemy, czy nic tu nie będzie.
Zobaczymy, to już jest akurat do. Zobaczymy w trakcie, tak? W trakcie naszej rozrywki. No, czekajcie, tu sobie ładnie tam jeszcze zróbmy. Tutaj, tu też możemy w sumie wyciąć. I tutaj też, czemu by nie? Dobra, 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 dobra. O, tutaj trochę się smaznęło więcej. Dobra, to ja tutaj zrobię wszystkie płoty i tego typu wejścia boczne. Oczywiście, jak możecie się domyślać, przy kosmodromie będzie wejście boczne. No i wracamy za chwilę z jakimiś już budynkami. Balon tutaj leci dalej, oczywiście, jak możecie zauważyć. Dobra, ale nie o to mi tak odchodzi. Płoty mamy poukładane już wszędzie. Mamy tutaj na przykład jedno wejście boczne. Tu jest kolejne wejście boczne. Tutaj trochę dalej jest jeszcze jedno wejście boczne. I wejście główne. Wejść bocznych nie stawiałem też od grama. Prawdopodobnie jeszcze jedno się postawi gdzieś przy jakimś tego typu budynków nowych. Na przykład, gdybyśmy tutaj postawili. Tak, aby miało jakiekolwiek tam dojście. Dobra, no i przechodzimy już do naszego jako takiego parku. Ogólnie ten odcinek dzisiejszy to ja już tak bardzo długo robię, że byłoby fajnie, wiecie no, ja naprawdę lubię robić długie odcinki, ale no, możecie zauważyć to na moim kanale, tak, w końcu, ale to nie o to chodzi. Dobrze, no i tak, najprościej zaczniemy sobie od tego, co najczęściej robię w moich parkach, czyli to będzie ciach, ciach, właśnie w tego typu parkach. I tu będzie ciach i czekaj, i to będzie zabudowane do tej ścieżki. Ta ścieżka, możemy tutaj dać jej kawałek drzewek, ale oczywiście tutaj nie będzie. O, ciekawe te drzewka są tutaj. No ma, ale tak czy siak. Od czemu ja tutaj tego zaczynam? Ponieważ ja tu zawsze daję salony gier, bo one bardzo, bardzo fajnie wyglądają. Słuchaj, no tutaj też nie bym mógł poustawiać tutaj to wszystko jednym salonem gier. I by było wszystko przeszczęśliwe i w sumie możemy nawet tak zrobić. Bo wtedy każda droga będzie przeszczęśliwa. O, widzicie? Mamy nasze tutaj od gier. I mamy też jakąś burzę. No to akurat jest mniej oczywiście fajne, ale mniejsza z tym tak czy siak. Stąd, poczekajcie, bo się zrobiło od upgrade'u. Stąd wywalamy, tu wywalamy. I stąd będzie zwykła ścieżka iść.
tutaj do tych technicznych miejsc, oczywiście, o których mówiłem na początku odcinka, i do tego jednego wejścia bocznego, którym tutaj macie, mamy oczywiście. Dalej, kurczę, ja cały czas mnie tutaj wyrzuca. W sensie ja cały czas dochodzę. Później tu jeszcze sobie pokręcimy. Oczywiście jakieś skałki tutaj prawdopodobnie też po jakieś powrzucam. Oczywiście poza ścinkiem, żeby nie było. Ale tutaj na przykład tutaj sobie zakręcimy jeszcze. Tak, tak, bo ta ścieżka właśnie jak ją widzicie, ona tutaj nie będzie jakoś tam też strasznie daleko widzieć, by odchodzić czy coś. Ona tutaj będzie się głównie trzymać epicentrum. I jakby coś tutaj na przykład będą po prostu dochodzić sobie te ścieżki do tych wejść bocznych. No dokładnie. I to jest nasz szlak główny, jak możecie się oczywiście domyślać. Teoretycznie nawet do naszego zoo już mogą jacyś ludzie, frajerzy, ludzie jechać. Ale no oczywiście jeszcze to tak nie musi być, od razu tak. Mamy nawet bambajerz podciągnięty, co jest dobrą wiadomością, bym powiedział tak. Do pociągów mamy dojście, do meta mamy podejście. Kolej jednoszynową na pewno bym pociągnął na nich i tym możemy się zająć w tym momencie. Oczywiście, że zaraz im tutaj coś dociągniemy. Ale ja za chwilę będę musiał już kończyć, żeby jeszcze zrobić tutaj timelapse, ponieważ ten dzisiejszy odcinek naprawdę... Powiem tak, to jest rekordowa długość dzisiejszego odcinka nagrywania. Dobra, no i tak, tu jest ta stacjometra i ta stacjometra jest w ogóle nie podłączona z tym. Więc to byłoby dobrze, gdyby było podłączone, gdyby była ścieżka. No dokładnie, i macie ścieżkę i jestem przeszczęśliwy. Dobra, ale tak, biokopułę oczywiście tutaj odstawiłem, tu gdzie jej miejsce. I tak, nasza kolej jednoszynowa kończy bieg tu. Aby tutaj jakoś całkiem zacnie dojechała, to będzie problem oczywiście. To będzie oczywiście problem. Ale to nie będzie aż taki duży problem, skoro jest z nami Awizonosz. Witam pana dzisiaj tutaj w studiu. Witam, witam serdecznie, tutaj ja. Oczywiście się tutaj śmieję, ale no wiecie, ja jestem mistrzem przekombinowania jakichś tych przekrętów i tak dalej. Tego typu, więc tu nie powinno być aż tak źle. No ma, tak, po pierwsze ty tu będziesz musiał skręcić. Okej, okay, nawet do góry będziesz musiał podjechać. No tego nie było w planie, ale dobra. Dobra, dobra, dobra. Skoro przejedziesz i nie będziesz robić jakichś dużych szkód, to why not? Dalej, stąd. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Okej, okay, dobra, tu dotąd. I później. Czekaj, 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 czekaj. Tu się to ciągnie, tu się ciągnie. No na, powiedzmy, że tutaj jakoś to. Przeciągniemy przez te uliczki. Chociaż czekaj, czekaj, jak tutaj to już tak ciągniemy, to możemy tu tutaj stawić stację? Teoretycznie możemy tu postawić stację kolejki jednoszynowej. Ej, to nawet nie jest taki głupi moment. No bo dajecie, jak już to nie miało być, żeby nie było, to nie miało tak wyglądać, że ja teraz tutaj będę stawiać naszą kolejkę jednoszynową, ale no tak wyszło, no wiecie, no sami, no, no przydałoby się tutaj ta kolejka, no widzicie, jak mają biedni. Ogólnie to jest też wszystko zaśnieżone, ponieważ zająć odśnieżanie jest na bardzo dalekim planie myślenia tutaj naszych ludzi, więc tak. Czy ty potrzebujesz prądu? Prąd ci możemy dociągnąć stąd. Wody mam nadzieję, że nie potrzebujesz. Czekajcie, możemy sobie coś to zatknąć. Tutaj, potrzebujesz wody i prądu. No niestety, był plan dobry, ale City Scanners nam nie pomogło w tym. No tak, tutaj ogrzewanie sobie możemy dociągnąć na maksa i póki co dociągnąć dotąd. Dobra, powinniście mieć tutaj podłączenie, proszę bardzo. A nie, czekaj, 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 bo ja tutaj robię teraz tą kolej jednoszynową, to nie mogę włączyć play jeszcze. Dobra, no i tutaj, jak możecie się domyślać, po prostu to będzie jechać sobie... Aha. No dobra, plan był dobry, powiem tyle, plan był dobry, dobry, dobry. Ale no niestety... musimy to jeszcze trochę przesunąć. W sensie ten budynek musimy trochę przesunąć. Nie tam, że kogoś czy coś. To musimy przesunąć. Dobra, nawet musimy go wyburzyć, no to jeszcze lepiej. Ja nie chciałem tutaj tego dużo wybrać. Okej, okay, chyba do tej drogi tego nie podłączymy. Chciałem, jak możecie się domyślać, do tej drogi podłączyć, ale... Ale jakiś ma problem, gra. No cóż. No cóż, jak to się mówi, raz się żyje. No to sobie zrobimy tutaj delikatny odjazd. I stąd, i pyk, i cyk. Ogólnie jakby ktoś się zastanawiał, bo do jakiegoś tam już dłuższego czasu nie ma Minecrafta. Minecrafta nie ma dlatego, ponieważ ja cały czas gram w Minecrafta i tam trochę dużo rzeczy nawet robię jeszcze, ale... Jest problem zwący się tym, że nie mam czasu nagrać odcinka. Ale póki co naprawdę mam z tym trochę lekki problemik, więc póki co no niestety musicie poczekać. Nie wiem czy w tym tygodniu się pojawi, ale miejmy nadzieję, że tak, ale nie powiem wam nawet kiedy, bo nie wiem oczywiście, jak można by się spodziewać. Dobra,
Stąd później sobie pojedziesz tutaj, skromnie powiedziawszy. Okej, tutaj sobie byś skręcił trochę. Nie, to tutaj jak masz skręcić, to tutaj trochę inaczej pojedziesz. Stąd, no powiedzmy dotąd. Później tu dotąd. Później powiedzmy, że dojedziesz dotąd. I tutaj oczywiście sobie zakręcimy. Pyk i pyk. Dobra. Dobra, no i tutaj jest zrobione całkiem nieźle. Teraz tak, to sobie musimy zmodernizować. A przy okazji się nam tutaj problemy polikwidują. Tak, nie o to mi chodziło. Tutaj nasza droga jedzie. W sensie jedna szynówka. Tu do góry trochę. I tutaj musimy, czekaj. Czekaj, o dobra. Dobra, cyk i gitara się ma i lecimy. Dobra. No, to jest zrobione. Teraz wystarczy tylko dociągnąć tutaj naszą kolej jednoszynową, aby dojeżdżała tutaj trochę dalej. No to tak, klej możemy włączyć. To jest oczywiście ta kolej, która tutaj nie miała nigdy prawa dojeżdżać, ale jest. Więc no cóż. Będziesz dojeżdżać tutaj. Oczywiście to chodzi tylko i wyłącznie głównie, żeby dojeżdżało do parku, do zrywki. O to tutaj mi chodziło. Ale że dojedzie też do innych miejsc, no to jak to się mówi. Czemu by nie tak właściwie? Dobra, no i tutaj oczywiście w drugim kierunku też. Dobrze. To jest naprawdę całkiem nieźle. Stąd tutaj sobie oczywiście byśmy zrobili, jakby się udało, jakąś ścieżkę. Polegaj, bo ja tutaj chcę krętą. Czekajcie, klikam raz i nic nie wchodzi. Okej, dobra, po prostu się Cities przycięło. Dobra, to nie to. O, dobra, świetnie. O to mi chodziło. O to mnie dokładnie chodziło. No i tutaj oczywiście też jakieś sobie tam dojście zrobicie. Dobra, no i tutaj oczywiście też handel się buduje. Tu się handel buduje. Dobra, wracając do naszego parku do zrywki. Mamy plac do zrywki. Mamy toalety i tak dalej. Dobra, to tak, plac do zrywki możemy sobie postawić. W sumie gdzieś tutaj by nawet był dobry. Chociaż tutaj nie, tu będzie diabelny mył, jakieś roller coaster i tak dalej. To póki co park rozrywki sobie damy tutaj, to jest kafejka, no tak, kafejki. Kafejki miały być tutaj, z toaletami i z sklepami, tak, czekaj. To jest sklep z pamiątkami, dobra. To jest klop, to tak, klop, to tutaj jest wam postawimy, bo to będzie duży park, to wiecie to. Muszą mieć trochę tych rzeczy, dobra. Załaduje się. Ogólnie też trochę na mieście poustawiałem parę ścieżek. Zobaczymy, czy pod koniec odcinka, czyli za chwilę, będzie parę osób z nich korzystać. Dobra. No powiedzmy, że całkiem dobrze to wygląda. No i oczywiście, tak jak mówiłem, jakieś parę kafejek tutaj. Tu wrzucimy. Tutaj. No i oczywiście tutaj jeszcze jakieś jednostek. Hello pana. Dobra. No ma to nie, jednak to nie tak miało wyglądać. To jednak jeszcze raz. Jeszcze raz. No, jakaś burza jeszcze oczywiście. Stąd. Tutaj, z kolegą nie wiem, czy wiecie, jak ktoś nie ma Naturalii Disaster skupionego, to mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że nawet jeżeli nie macie kupionego Naturalii Disaster, to nic nie zmienia z tym, że możecie mieć od piorunów, wiecie, burze, w sensie może się podpalać budynki, drzewa i tak dalej. I to jest prawdziwy problem, jak możecie z tym zupełnie walczyć. To jest taki myk, żebyście kupili, jakbyście nie mieli. No ja się na to nie nabrałem na komputerze, ale... Uprzedzam, że jest tak to zrobione. Dobra, mamy jeszcze karuzela. Och, jak mogłem tego zapomnieć. Karuzele to są dobre gdzieś przy wejściach. Oj tak, one zakręcisz się dookoła głowy i zanim zobaczysz, już jest gitara się. No, karuzela możemy tutaj jeszcze jedną walnąć. A tutaj jakbyście weszli przypadkiem innym wejściem, w sensie tym wejściem, będziecie mieli sklep z pamiątkami i jednego klopa. Póki co. Dobra, no i tak, tutaj z tego co pamiętam macie problem z prądorem. Póki co wam go podciągniemy, ale nie liczę na to, że on tutaj będzie długo. Prawdopodobnie go usuniemy później. I zróbmy im jakąś tutaj ścieżkę, żeby mogli już powoli chodzić sobie. Tak, aby idealnie to wszystko działało, to by się jeszcze przydało zbić linię turystyczną, ale tego nie uda nam się zrobić, więc no cóż. Dobrze, od czego zaczniemy? Od zwiedzania parku. Czyli tutaj najpierw pierwszy iksik. Później... podejdziesz sobie tutaj. Na razie jak widzisz tutaj daje mało tych... miejsc, gdzie mam się zatrzymać, później będę dodawać po prostu.
Tutaj to trzeba dorzucić tą karuzelę bliżej tego, bo widzę, że jest trochę poza naszym światem. Do kafejek. Dobra. Później do pamiątek. Później tutaj. I później gitara się. Dobra, i tak, teraz pytanie, czy to jest podłączone do drogi? Jest podłączone do drogi, ale uda. Dobra, czy to jest podłączone? Dobra, tutaj na razie nikogo nie ma. Ale oczywiście to możemy sobie dosyć łatwo zadać, ponieważ mamy coś takiego magicznego jak kampania, park główny, prawa zwierząt, nie. Czekaj, co to jest? Zwiększa efektywność, jeszcze więcej zabawy, czemu nie? Nocne wycieczki, bawimy się, codziennie fajerwerki. Dobra, powiedzmy, że póki co to jest całkiem niezłe. Do tego mało w balonów ogólnie też lata. Czy gdzieś ten nasz balon to poleciał, tak? Ale nie wiem gdzie. Okej, ty masz problem z wodą. To tą wodę ci mogę podciągnąć. Masz wodę. I ty tu masz problem z wodą. Tobie też mogę podciągnąć. No nie, tobie, ty na razie poczekasz jeszcze na wodę. Tu był problem, z tego co pamiętam. O, dokładnie. I tu ci mogę podciągnąć tą wodę. I jest jeszcze jedna rzecz, którą nasze parki cały czas czekają, żeby im tutaj zrobić, a tego nie zrobiliśmy. Do magicznej zakładki parki. I stawiamy im tu budynek utrzymania zakładu. Nasze parki cały czas leżą na podstawowych obrotach. Jakby coś, tutaj będzie park. To jest ten park, co też długo go zapowiadałem. O, to może on będzie robiony w 79 odcinku, kto wie. Dobra, drugi takie utrzymanie zakładu przydałoby się gdzieś po drugiej stronie rzeki, a właściwie wszechświata. I tak, co to jest zajęte miejsce? Czym to jest zajęte miejsce? A, to jest jakiś fire station. No dobra, to fire station was uratował, macie tutaj trochę dalej, to jest postawione. Byśmy postawili to jeszcze, o, tu by ładnie weszło, ale nie wejdzie. No cóż, jaka szkoda. To gdzieś jeszcze, o. Ach ty. Chciałbyś, co nie? Ja widzę nasz. No, to macie tutaj jeszcze taki jeden postawiony. I właściwie to... No by się przydał jeszcze w jakimś miejscu. Ale nie mam na razie zbytnio miejsc, gdzie go nawet postawić. Bo to jest dosyć duży budynek. I oni muszą też taki czas tam wyjeżdżać w to miasto i to robić wszystko, tak? No, póki co będzie to tyle. Bo mamy dosyć duży minus. Nie wiem jeszcze zbytnio z czego. Prawdopodobnie przez ten park, bo na tym parku tracimy, no... Tracimy dosyć dużo. Okej, dobra, powoli jacyś ludzie już idą od Bambajów póki co. No tak, no bo tutaj zbytnio też nie ma jakichś tam... Nie wiadomo co, czego jeszcze póki co, ale jestem tego święcie przekonany, że jak minie chwilka, to tutaj oczywiście będzie więcej ludzi. Był jeszcze tutaj taki, żeby to przecisnąć tutaj tą drogę, no nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, zobaczymy później, już dzisiaj tam nie będę się kręcić. Mamy noc. Czy ja coś dzisiaj jeszcze chciałem zabić? Zerknę na zegarek mi powie oczywiście, że nic już nie chciałem zabić. No i dobra, niech będzie. W kolejnym odcinku zajmiemy się zajezdnią autobusów wycieczkowych. Tak jak mówiłem, nie, czekaj, to nie ta dzielnica okrągła. Tutaj się prawdopodobnie pojawi w kolejnym odcinku. I jakieś tam różne inne rzeczy będą się oczywiście pojawiać. Jesteśmy na bardzo dużym minusie, więc kończymy odcinek szybko. Czemu taki jest duży minus, to tego wam niestety... nie powiem. I jedną ostatnią rzecz sprawdzę tylko. Oczywiście, ja cały czas mówię jedną ostatnią. Jakby coś w centrum recyklingu możemy już postawić. W sensie, może tam zauważył jakaś uważna osoba. O, możemy postawić już pływający ogród. W innym mieście mi się udało go wbić. Ale tego cały czas blisko jesteśmy, okej. Trzeba trochę handel rozwinąć w tym mieście. I może uda mi się zdobyć w końcu platynę. Stag City Skylines PlayStation 4. Fajerwerki na koniec odcinka, no to po prostu pięknie. Czy jakakolwiek osoba już się tutaj w tym parku pojawiła? Powiedz, że tak. Powiedz proszę, że tak. Mamy obroty. Powiem tak, mamy obroty. Czy zarabiamy, to wam tego jeszcze nie powiem, ale są obroty, to jest pewne. Chyba, że klikniemy na to wejście. Okej, jakaś osoba idzie tutaj. Nikt nie wchodzi tym gate'em. To takie trochę dziwne, bym powiedział. Wchodzę od tego gate'u, o to bardzo dobrze do kamery. I tutaj tym na razie jeszcze nikt nic nie wchodzi nigdzie, no bo tu jest... Tu jeszcze wiemy, tu jest jeszcze różnie z tymi bambajami. I jakby coś jeszcze tylko powiem, już kończąc oczywiście dzisiejszy odcinek. Tutaj gdzieś prawdopodobnie, albo gdzieś innych... O, tu jest może prawdopodobnie, czy tu będzie jeszcze jeden wielki dworzec kolejowy.
żeby obsługiwać tutaj tą całą część miasta i to miasto i wyjazd. Ale to oczywiście nie dzisiaj. Dziś, na dziś to będzie już tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić w ogóle. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Jak z tego co widzę, ludzie powoli zaczynają korzystać z naszych ścieżek. A to jest akurat zupełnie inna ścieżka, o której nie chciałem wam nawet mówić, bo to jest w zupełnie innym miejscu. Tak czy siak, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tu was zostawiam, oczywiście z jakimś tam lapsem, pewnie jakimś rozrywkowym, bo w końcu do zrywka przyszedł do naszego miasta. Cześć! Love to be bigger than this heart of mine. I've been waiting a long time, now I found. There's something about you that I can't deny. It feels like I'm about to go crazy. It feels like happiness on the way. I knew it from the first time I saw you. Now your heart is beating faster than man alive. The way that you hold me, I feel safe. It's better than sunshine on cloudy day. We could travel the world now, you and I. Let's go together as long as you're by my side. Happiness on the way. I knew it from the first time I saw you. Now your heart is beating faster than mine. Every day is better with you by my side. Girl, you got me going crazy. Feels like you're the one for me. The way you amaze me. Every time I look at you, I know we will. You're mine. I'm the luckiest man alive. I'm so in love with you. I'm so in love with you. Girl, you got me going crazy. Feels like you're the one for me. The way you amaze me. Every time I look at you, I know we will make it. I can't believe that you're mine. I'm the luckiest man alive. Girl, you got me going crazy. Feels like you're the one for me. The way you amaze me. Every time I look at you, I know we will make it. I can't believe that you're mine. I'm the luckiest man alive.